Podczas warsztatów z głośnego czytania wspólnie doszliśmy do wniosku, że najważniejsze jest to, aby słuchacz zrozumiał to, o czym czytamy i jakie treści chcemy mu przekazać. Tak więc osoba czytająca, czyli lektor, powinien wcześniej zaznajomić się z treścią czytanego przez siebie tekstu i zrozumieć go. Znacie już książki, których fragmenty będziecie czytać podczas konkursu. Zachęcam Was do zapoznania się z ich treścią, po to, że gdy już wylosujecie swój konkursowy fragment, byście znali bohaterów i klimat książki. Dalej mówiliśmy o tym, że warto tekst podzielić na mniejsze części, po to, aby oddzielić od siebie tematy, myśli bądź fragmenty o różnym zabarwieniu emocjonalnym. Pamiętajmy również o tym, że tekst jest już podzielony na zdania, ma także konkretną interpunkcję. Ważną rolę odgrywa pauza, czyli okres dłuższego lub krótszego milczenia podczas czytania. Przerwy potrzebne są między innymi po to, aby lektor mógł zsynchronizować pauzę oddechową z treścią. Pomagają również przy prawidłowej wymowie oraz są niezbędne słuchaczowi do zrozumienia treści. Kolejna istotna rzecz to akcent logiczny, który nadaje jednoznaczny sens zdaniu. Aby dobrze go zrealizować, w obrębie zdania najczęściej akcentujemy, czyli wzmacniamy tylko jedno słowo. Jeżeli chodzi o tempo czytania, to musimy pamiętać, że jest to konkurs głośnego czytania, a nie szybkiego. Nie możemy pędzić, ale musimy również uważać, by czytanie nie było jednostajne i monotonne. W interpretacji ważna jest różnorodność. Dotyczy to również intonacji, czyli naturalnej modulacji głosu, polegającej na zmianie wysokości tonu. I znowu, im różnorodniejsza intonacja, tym nasza interpretacja będzie bogatsza, plastyczniejsza, bardziej emocjonalna. Gdy okazujemy radość, nasz głos naturalnie się podwyższa. Natomiast gdy mówimy o smutnych rzeczach, wówczas głos obniżamy. Podczas występu musimy być dobrze słyszalni. Nie znaczy to, że przez cały czas mamy mówić bardzo głośno. Tak jak przy tempie czy intonacji, istotna jest różnorodność. I tak możemy mówić głośno, umiarkowanie, cicho, nawet szeptem, ale także zgłaśniać albo zciszać głos. Teksty czytane nie powinny być nadmiernie interpretowane. Muszą być przede wszystkim podparte prawdą i logiką wypowiedzi. Jeżeli chodzi o nasze ciało, to staramy się stać spokojnie. Nawet jeżeli do naszej wypowiedzi wprowadzamy emocje, nasze ciało podczas czytania powinno być względnie spokojne. Gdy czujemy się pewnie czytając i mamy tekst dość dobrze opanowany, wówczas mile widziany jest kontakt wzrokowy z widzem. Czyli po zakończeniu jakiegoś fragmentu tekstu spoglądamy na widza i robimy krótką pauzę. Wymowa. Rzecz niezmiernie ważna, nie tylko podczas publicznych występów, ale również w życiu codziennym. Mowa ludzka
to harmonia oddechu, dźwięku i artykulacji. A artykulacja to wyraźna i poprawna wymowa samogłosek i spółgłosek. Jeżeli podejmujecie wyzwanie i stajecie do konkursu głośnego czytania, musicie pamiętać o wyeliminowaniu nieprawidłowości i niechlujności w wymowie. Pamiętamy o rozgrzewce aparatu mowy, zaznaczeniu trudnych do wypowiedzenia słów, kilkukrotnym powtórzeniu ich przed występem. Zaznaczamy również i ćwiczymy zbitki wyrazowe. Ale przede wszystkim pamiętamy w mówieniu o otwieraniu buzi. Życzę wszystkim powodzenia, trzymam mocno kciuki i do zobaczenia.